Cześć, mam na imię Jarek, samochody z Chin. Dzisiaj Geely SUV w wersji GDDI. To jest mały SUV w segment wersji B. To już jest 2-3-letnie auto. Te kompaktowe SUVy noszą oznaczenie Binie. Są na rynku już od 4 lat. Jest to modułowa platforma BMW. One są oparte na Volvo, na SUVach Volvo. I mają praktycznie DNA szwedzkie. Prawie w 70-80% używają tego systemu CMA, Compact Modular Architecture. Także stosują tą samą platformę do wielu różnych samochodów. To auto ma 4,3 metra szerokości, 1,880 wysokości. Jest zoptymalizowana ta platforma pod kątem przestrzeni wewnętrznej. To auto w środku jest ogromne, ogromne. Wykorzystanie rozstawu osi do kabiny to jest prawie 70%, także no biorą bardzo dobrą technologię szwedzką i adoptują ją do swoich produktów. Mają trzycylindrowe silniki w tych samochodach, 1,5-litrowe, 1-litrowe, wszystkie w turbodoładowaniu. Są to opracowane wspólnie z Volvo i Geely 170 koni mechanicznych i 134 konie mechaniczne dla tej małej silnika od kosiarki. Zawieszenie jest automatyczne, mają kontrolowaną prędkość radarem. No wszystkie gadżety z Volvo, które widzicie w Volvo, czy to w Volvo w wersji luksusowej, czy w nowych Volvach importowych, wszystkie gadżety są zastosowane w tych samochodach. Geely wydaje się dominować market z Dongfengiem i Great Wall, dominować market w Chinach. Te trzy marki są naprawdę potężne, jeśli chodzi o SUVy klasy B. Myślę, że z czasem, jak już widzieliście na poprzednich produktach, czy to repliki wzorowane mocno na Volvo, czy na SUVach Volvo, czy na SUVach BMW, Geely wydaje się być liderem teraz na rynku. Auta są dobrze zrobione. Z tego, co pytam się kierowców, użytkowników Geely, to są to auta dobre, niezawodne. Gwarancje mają bardzo dobrą, nie mają żadnych zgłoszeń poważniejszych. Elektronika, wszystko działa, także autka są dosyć atrakcyjne. Prawdę mówiąc, takie Geely z chęcią bym kupił. Cena zaczyna się od 12 tysięcy dolarów, no i dochodzi do 25 do 26 tysięcy. To auto jest długie, to auto jest pojemne, to auto jest bardzo fajne. Jak na rodzinny SUV, ja myślę, że to jest genialna alternatywa. W środku wszystkie gadżety nowoczesności, związane z nowymi samochodami. Także to jest warte do obejrzenia auto na obecnym rynku. Standardowe kółeczka 16 i 17. Dziękuję, tyle na dzisiaj.